Arła, powiedz coś do kamery. Co się mówi? No co się mówi? Przedstaw się ładnie. Głos? No brawo. Karniwor vlog dzień pierwszy, czyli początek. Co prawda miałem nagrywać samego rana od pobudki, ale ja rano jak zobaczyłem swoje odbicie twarzy w kamerce, to stwierdziłem, że raczej jeżeli ja nie chcę mnie oglądać, to pewnie nikt nie chce mnie oglądać. Więc mamy chyba godzinę 16. Ja jestem ciągle przed pierwszym posiłkiem, bo jednym z plusów podążania schematem karniwora jest fakt, że jesz kiedy jesteś głodny, a kiedy nie jesteś głodny, to po prostu nie jesz. To jest jedno z głównych założeń, które mi bardzo mocno ułatwia życie w kontekście całokształtu, który gdzieś tam sobie wykonuję na co dzień. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście sam karni nie zmienia założeń fizjologicznych tego, co robimy, czyli nie jest tak, że generalnie kalorie przestają mieć znaczenie, natomiast jakby bardziej schodzi to na drugi plan w kontekście samej czystości diety, samych bodźców, które wysyła ci organizm, bo jakby jeżeli mówimy sobie o samym kontekście diety wysokobiałkowej, którą bezsprzecznie jest karniwor, bo to jest dieta, która opiera się o produkty zwierzęce, czyli tak zwana animal-based diet, no to sytość jest naprawdę na wysokim poziomie, bo większość kalorii pochodzi z białka. No to tak jak słyszycie, mój pies już czuje generalnie, że zbliża się pora posiłku, bo wyciągnąłem mięso, które znajduje się gdzieś tam na wierzchu, a że nagrywam z biura, no to mam już produkt tak naprawdę gotowy. Jeżeli chodzi o sam kontekst karniwora, no to tak jak wspomniałem wcześniej, raczej w moim wypadku zdecydowanie króluje zasada jem, nie jem, czyli jestem głodny, jem, nie jestem głodny, nie jem. I raczej udaje mi się to utrzymać nawet w założeniach klasycznych, na których pracuję na co dzień, więc jakby to bardzo mocno mi pomaga. Ale zanim realnie przejdę do posiłku, to mój ulubiony dźwięk, czyli pora na kawę. I tutaj pojawia się tak naprawdę pierwszy element wykrzyknika w kontekście samego karniwora, bo jakby karniwor przede wszystkim jest dietą wykluczeniową, czyli tak naprawdę wykluczamy wszystkie rzeczy, które realnie mogą być toksyczne, które realnie mogą szkodzić naszemu zdrowiu, mogą wpływać niekorzystnie na mikrobiom jelitowy, na samopoczucie, histaminę itd., itd. No bo jest to jeden z protokołów, który głównie, najczęściej jest stosowany faktycznie w przypadku diety autoimmunologicznej, więc naprawdę wyrzucamy gro produktów, natomiast w moim wypadku, jeżeli ktoś spróbuje zabrać mi kawę, to ja spróbuję odebrać mu życie, więc ewidentnie jest to jedna z tych rzeczy, która chyba tylko przez pierwsze 14 dni adaptacji, które są najciekawsze w kontekście diety adaptacji do karniwora, jeżeli chodzi o odczucia, o tym sobie też pewnie powiem gdzieś tam potem, no to jest jedna z niewielu odskoczni, które pojawiają się u mnie, czyli jakby spożywanie kawy, więc tego raczej nie zmienię, tym bardziej, że staram się z nią nie przesadzać, co jest dziwne na mnie, bo faktycznie wcześniej tych kaw było bardzo dużo, teraz ich jest ich raczej mniej. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej, godzina 16, ja dalej jestem naczczo, o ile można to nazwać naczczo, bo no faktycznie już tam wypiłem wcześniej kawę. Później zabieram się za jedzenie. Dzisiaj w związku z tym, że spędzam raczej popołudnie w biurze albo w czymś, co dopiero będzie biurem, to będę opierał się o założenie high protein, low fat, czyli będę miał pieczeń z indyka, a tłuszcze będę uzupełniał z pasztetu. Co jest dosyć istotne również w założeniach diety karniwora, by uzupełniać, by wrzucać sporą ilość organów odzwierzęcych, które mają nam stanowić i zastępować po części mikroelementy, których pozbawiamy się w przypadku niejedzenia po prostu warzyw czy innych produktów pochodzenia roślinnego w tym wypadku, więc jakby to tak wygląda. No i też w związku z tym, że będę dzisiaj jadł podroby, które same w sobie mają spory udział cholesterolu, no to mięso, na którym będę bazował, będzie raczej bazowało właśnie na niskiej zawartości cholesterolu, tak? No bo to będzie pieczeń z indyka. Co prawda ona jest pieczona w skórce, ja skórki raczej będę się pozbywał, więc będzie to samo białe mięso jako źródło białka, no i pasztet jako źródło tłuszczy. No i źródło mikroelementów, no tutaj mamy wątróbkę, mamy nerki, mamy flaki wymieszane, więc jest to całkiem spoko składowe. Więc
To jest wstęp do dnia pierwszego. Ja piję kawkę za wasze zdrowie. Karniwor dzień pierwszy. Posiłek numer dwa. Więc tak jak mówiłem wcześniej, że staram się działać w myśl rotacji high-low. Czyli w momencie, kiedy opierałem się na poprzednim posiłku, gdzie był pieczony filet, także na kolację wierzę wołowina. Co jest fajne w związku z tym, że mieszkam przy granicy, jest to, że naprawdę u sąsiadów można dorwać bardzo fajną wołowinę w niezłej cenie. Tu akurat mamy Iron Steak, wołowina bio, także mega fajna opcja. Jutro prawdopodobnie wjadą steki burgerowe. Co prawda staram się unikać przetworzonego mięsa, żeby nie bazować za bardzo na tych rzeczach, które są przetworzone, no bo jakby tu faktyczna jest korelacja pomiędzy przetworzonym mięsem a chorobami sercowo-naczyniowymi, czy w ogóle wszystkie elementy korelowane z tym, że spożywa się duże ilości mięsa, to najczęściej, jeżeli popatrzymy sobie na wyniki badań, to te, które są mocno przetworzone, więc staram się unikać tych mocno przetworzonych, no i oczywiście też raczej nie smażę ich na wiór, żeby nie stymulować powstawania akrylamidu, czyli moje steki są bardziej blue albo raw, albo delikatnie medium raw. No i w sumie to tyle. Dzisiaj wjechały dwa posiłki, wcześniej filet z indyka, teraz steki, może wiedzie jeszcze dodatkowo trochę camemberta. I w związku z tym, że dzisiaj nie było treningu, w związku z tym, że nie było dzisiaj aktywności fizycznej, to tak naprawdę na tym się to skończy. Od poniedziałku wraca trening siłowy, dzisiaj jest piątek, wtedy też zacznie się delikatne przemycanie węglowodanów, które są gdzieś tam dozwolone w myśl logistyki i całej filozofii diety karniwor, ale o tym trochę później, także peace. Karniwor dzień trzeci, dzień drugi został ominięty, bo prowadziłem mentoringi, które się nieco przedłużyły, potem wskoczyły jakieś elementy życiowo-zawodowe. Więc w sumie wyszło tak, że miałem prawie 24 godziny niejedzenia, później był OMAD, czyli One Meal a Day, gdzie dostarczyłem większość swoich kalorii w jednym posiłku. Więc moje bioburgery wjeżdżają dzisiaj. Dlaczego bioburgery? Z prostej przyczyny, bo mamy tutaj mięso, które karmione jest grass-fed, czyli automatycznie zwiększa się też delikatnie stężenie kwasów omega-3, które tam się znajdują. Dodatkowo stopień przetworzenia zjeżdża, no i też jest dużo niższy ślad węglowy, czyli kontekst typowo ekologiczny, o tym też sobie pewnie pogadamy później. Tak naprawdę skład to jest 98% białowiny, trochę soli i biologiczne przyprawy. Makro 18 g białka, 20 g fatu, całkiem niezłe, 200 g mięsa na kolację. Dzisiaj już jestem po trzech posiłkach, więc realnie więcej będzie mi zbędne. Tutaj znowu to, co powiedziałem wcześniej, to co będę podkreślał jeszcze wielokrotnie w trakcie tego vloga, to fakt, że tak naprawdę musimy bardzo mocno pilnować przetworzenia, bo jeżeli mówimy o jakichkolwiek elementach zdrowotnych, które są skorelowane ze spożywaniem mięsa, to wszystko co negatywne wynika z spożywania dużej ilości przetworzonych produktów mięsnych. Czym są przetworzone produkty mięsne? To są wszystkie te, które poddawane są jakiejś formie obróbki, czyli na przykład w wędzeniu, na przykład są moczane w solankach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam kontekst zawartości tłuszczy, czyli tłuszczy trans, no bo przecież o to się rozchodzi, kiedy mówimy o produktach mięsnych, to zostawimy sobie na inny raz. Dzisiaj kolacja, wcześniej 3 razy kurczak, około 600-700 gram chudego mięsa. Rano jaja, także wieczorem wjeżdża mięso i tak naprawdę to wszystko wyjdzie mi około 2000-2200 kalorii z tego jedzenia. Jutro wracam na treningi z samego rana, zobaczymy co tam miodożer wymyślił. Miodek, serdecznie Cię nie pozdrawiam, więc spodziewajcie się też urywek z tego, co ten człowiek wymyślił dla mnie. Karni vlog dzień piąty, ulubiona pora dnia, czyli poranne cardio zgodnie z zaleceniami jednego człowieka, psychologa, który się zajmuje naprawieniem mojego spizganego, skontuzjowanego ciała przed powrotem na matę, czyli miodożera Marcina Zajęczyn. Marcinku, serdecznie Cię pozdrawiam. Kardio się kręci. W normalnych założeniach mam spacery ze swoim psem, natomiast pogoda niestety nas nie rozpieszcza i od wczoraj leje, więc mój pies jest dosyć wygodniczki i niekoniecznie lubi sobie spacerować w taką pogodę. Dlatego raczej będzie to szybki spacer, szybkie wyjście na zasadzie załatwienia potrzeb fizjologicznych. Jakiś trening z psem w domu na aplikacji Dogo. No i w sumie tyle. Wybaczcie za brak regularności, bo w sumie dzisiaj chyba wpada dzień piąty albo dzień szósty. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony do noszenia wszędzie selfie sticka.
Nie jestem też przyzwyczajony do tego, żeby nagrywać jakieś swoje codzienne rutyny, swoje codzienne nawyki, żeby to miało ręce i nogi. Więc w następnym vlogu pewnie trochę będzie tego więcej. Tak jak na przykład wczoraj na trening pamiętałem, żeby zabrać słuchawki, pamiętałem, żeby zabrać notatnik, ale żeby wziąć już selfie-sticka, niestety nie. Dlatego urywek z treningu nie ma, za to są urywki z cardio. Złamałem swoją zasadę i wpuściłem was do swojej sypialni, bo tak naprawdę rower, na którym jeżdżę, może stać tylko i wyłącznie w mojej sypialni. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam kontekst aktywności fizycznej w przypadku carnivora, no to tutaj jakby zasada jest dosyć prosta. Inwestujemy w ruchy, głównie w ruchy, które opierają się na strefie cardio, na strefie tlenowej, czy gdzieś tam 50-60% HR max, żebyśmy robili tego jak najwięcej, żebyśmy generowali jak najwięcej tego pasywnego ruchu, czyli w tym wypadku najlepiej wpadają spacery. Kolejnym elementem są elementy sportów zespołowych albo w ogóle zabawy ruchami. To jest dosyć ważne. Tutaj ostatnio mój podopieczny Sergiusz Grzelny rzucił genialny feedback na Insta Stories, gdzie dokładnie opisywał właśnie sam kontekst tego, że im mniejsze napięcie na treningu, tym w jego wypadku za każdym razem dużo lepsze efekty, dużo lepszy feedback ze strony ciała, lepsze PR-y. Więc dokładnie tak. To samo mówi filozofia karniwora. Dzisiaj trochę filozofowania, jeżeli chodzi o kontekst karniwora, będzie. Także jednym z tych elementów jest właśnie zabawa sportem i robienie tego, co się lubi. Co bardzo często jest ważniejsze i o czym ja zawsze mówię w przypadku pracy ze swoimi podopiecznymi, że to nie jest tak, że któraś aktywność fizyczna musi być dominująca. Chodzi o to, żebyśmy znaleźli aktywność fizyczną, która realnie sprawia nam najwięcej fanów i ją po prostu robili, tak? W momencie, kiedy mówimy o schemacie diety Animal Based, no to pracujemy na dwóch dominujących makroskładnikach. Pierwszy, no to oczywiście białko, drugi tłuszcze. Więc jeżeli patrzymy sobie na to z perspektywy fizjologicznej, no to realnie dochodzi do pracy na beta-oksydacji, na wykorzystaniu tłuszczów jako tłuszczy. Jak mamy jakiegoś nazigrama, to proszę o poprawienie, tłuszczy jako paliwa do funkcjonowania na co dzień, ponieważ tak naprawdę wykluczamy jeden z głównych elementów energetycznych, jakim są węglowodany. Co za tym idzie, w jaki sposób nasze ciało musi zrobić switch. No i mamy do wyboru albo procesy glukoneogenezy, czyli powstawania związków cukrowych z wysokiej podaży białka, co jest dosyć nieekonomiczne dla naszego organizmu, no albo właśnie przerzucenie się na paliwo w postaci energii z tłuszczy. Jednocześnie więcej sensu ma po prostu praca w zakresach, w których wykorzystujemy te przemiany efektywniej, czyli właśnie ta praca typowo tlenowa, którą teraz, jak widać, wykonuję. Jak widać, nie jest to raczej moja ulubiona, nie jest to raczej mój ulubiony element rutyny treningowej. Zdecydowanie wolę sporty start-stop. Zdecydowanie bardziej wolę dźwiganie ciężkich rzeczy, podnoszenie ich nad głowę, ale miodek mówi, Fischer robi mimo ludzi. Tym bardziej, że realnie następne 10 godzin jest teraz 6.20, więc będę w biurze pewnie po 8. Wyjdę z niego po 7 wieczorem. Nie wiem, więc jakiejś przerwy na spacer z psami w międzyczasie, o ile pogoda dopisze. No to następne kilkanaście godzin spędzę siedząc, chodząc, bo ja raczej nie należę do typów, którzy siedzą robiąc rzeczy biznesowe, ale w domyśle siedząc. A jak wczoraj po poniedziałek, gdy z badania do kawy wjechało na Fitbitera, pokazało badanie, że siedzenie więcej niż 8 godzin u osób do 60 roku życia może zwiększać ryzyko śmierci z powodu udarów nawet czterokrotnie, więc tym bardziej trzeba po prostu ruszyć dupę, inwestując w bardzo proste rzeczy. No a cardio jest elementem prostym, wymagającym tylko tego, żeby przestawić budzik o godzinę albo półtorej wcześniej
i ewentualnie albo założenie butów do biegania i uszczenia dupy, albo wejście na dłuższy spacer z psem, no albo tak jak w moim wypadku pedałowania na rowerku z prostej przyczyny, bo moja stopa jest tak w fatalnym stanie po tylu latach dewastowanym przez złe buty, złe podejście do treningu, no i oczywiście sztuki walki, że realnie bieganie jest takim sportem, który niekoniecznie siłą jest sprawiedliwą. W ogóle uważam, że 95% biegaczy nie potrafi biegać. To jest zupełnie inna kwestia. Tutaj was odsyłam do Piotra Kostrzymskiego, Kamila Koczwary i Marcina Kila, jeżeli chodzi o to, co się dzieje ze stopą, jeżeli ktoś nie potrafi biegać. Natomiast no, jest to realnie bardzo problematyczne. Dobra, ja się biorę za robotę. Dzisiaj jeszcze będziemy nagrywali materiały stricte merytoryczne, nie tylko moje wyjadolenie z Carbibloga. No i to na dzisiaj w sumie tyle. To jest Carbiblog. Ruszcie dupę, bierzcie się do roboty, no i bawcie się dobrze, wykonując waszą ulubioną aktywność fizyczną. Carniblog to nie tylko obserwowanie mnie w moich codziennych rutynach i robieniu podstawowych czynności życiowych w oparciu o dietę mięsną czy animal-based diet, to też dokładnie ten fragment, w którym będę starał się przytoczyć wam jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej badań naukowych i realnych informacji ze świata nauki, które będą mówiły o tym, jakie plusy, jakie minusy płyną ze stosowania diety opartej o animal-based. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że generalnie nie chciałbym zamykać się w jakiejkolwiek filozofii, nie chciałbym tworzyć swojego kościoła ludzi zajadających steki, polujących na inny z maczetami i innymi truizmami, tylko bardziej opierać się o sensowne opracowania, sensowne przemyślenia i tak jak mówiłem, pracę na eksperymencie N1. Ja jestem N1, więc będziemy mieli dosyć fajny obraz tego, co się dzieje, jak to wygląda i jakie przemyślenia się pojawiają. Więc mam nadzieję, że teraz siadacie wygodnie w fotelu, oglądacie Carnivlog, ja piję kawkę i jedziemy z tematem. Jak w starym dobrym powiedzeniu, że tak naprawdę to okazja czyni złodzieja, dokładnie to samo dzieje się w kontekście badań, które zajmują się badaniem tego, czy czerwone mięso jest zdrowe, czy jest niezdrowe. I teraz na samym wstępie powiedzmy sobie jedną bardzo prostą rzecz. W zależności od tego, jaki rodzaj mięsa będziemy wybierać, to będzie definiowało to, czy dane mięso działa na nasz plus, czy działa na nasz minus. W tym wypadku pojawia się jedno bardzo istotne słowo – przetworzone. To jest najważniejszy element tego, na czym powinniśmy pracować w kontekście carnivore, czyli wybieramy mięso, które jest jak najmniej przetworzone, które jest najprostsze w swoim składzie, czyli w momencie, kiedy bierzemy opakowanie, widzimy wołowina 100%, ewentualnie wołowina 98%, sól, czy jakakolwiek inna, czy jakikolwiek inny rodzaj mięsa, na które będziemy się opierali. I teraz, biorąc pod uwagę cały świat naukowy, większość badań opiera się o badania kohortowe. To znaczy, że zebrana jest grupa osób, które na podstawie kwestionariuszy informuje o tym, ile mięsa spożywa, jakie mięso spożywa, jak to wygląda, no i oceniane jest ryzyko czy ilość występowania danych zaburzeń. Takie piękne opracowanie zostało wydane przez IARC, czyli Międzynarodową Agencję Zajmującą się badaniem ryzyka rozwoju nowotwora jelita grubego. No i według ich opracowań każde 100 gram mięsa, zaznaczmy, mięsa czerwonego, realnie wpływa na wzrost zagrożenia rozwoju nowotwora jelita grubego o prawie 17-18%. Co ciekawe, autorzy badania opierają się na prawie 800 innych badaniach. Natomiast w ich finalnej tezie znajduje się odwołanie tylko do 14. Więc po co tak naprawdę opierać się na innych badaniach, jeżeli w ogóle nie uwzględnia się ich w swoim finalnym postępowaniu? To bardzo ciekawy element. Natomiast absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy szukali jakichkolwiek teorii spiskowych, że wielkie firmy zajmujące się produkcją olejów roślinnych i w ogóle produktami wege chcą skreślić spożywanie czerwonego mięsa. Nie, chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka bardzo prostych faktów. Po pierwsze, badania epidemiologiczne, które obejmują duże grupy ludzi, opierają się najczęściej na metodach ankietowych, więc nie znamy prawie w ogóle innych rzeczy, które pojawiają się u tych ludzi w swoim życiu. Więc oni mogą faktycznie spożywać duże ilości czerwonego mięsa, natomiast biorąc pod uwagę to, że na przykład są palaczami, na przykład
są cukrzykami, na przykład spożywają przetworzone czerwone mięso, czyli kupują hamburgery w McDonaldzie, opierają swoją dietę o bardzo przetworzone produkty, więc automatycznie tworzymy całą kulę elementów, które realnie będą wpływały na zwiększenie ryzyka powstawania nowotworów. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, że stawiamy sobie tezę, czy spożycie czerwonego mięsa może wpływać na zwiększenie ryzyka nowotworów i będziemy tego szukali, oczywiście może, natomiast nie wiemy, jak wygląda to per se w kontekście całego stylu życia danej jednostki. Dlatego najlepiej byłoby oczywiście przeprowadzić izolowane badanie, w którym zamykamy 50, 100, 1000, 100 tysięcy osób, podajemy im dokładnie taką samą dietę, karmimy ich animal-based diet w oparciu o spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa i obserwujemy, co się z nimi dzieje. Czy takie badanie jest możliwe? Absolutnie nie. Raczej nie dostaniemy jasnej informacji, jak to może wyglądać. Pozwolę sobie pójść nieco dalej. Jeżeli popatrzymy sobie na badania, które znajdziecie na dole w subskrypcji i w linkach. Jeżeli sobie patrzymy na badania, chociażby przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, na około 60 tysięcy ochotnikach, dalej badania kohortowe, dalej badania ankietowe, to okazuje się, że w myśl tego badania dużo większe ryzyko rozwoju nowotworów jelita grubego dotyczy wegetarian niż osób spożywających mięso. Jeżeli jednak przeczytamy te badania nieco dokładniej, to okazuje się, że zdecydowanie lepiej wypadają ludzie, którzy spożywają dietę bogatą na przykład w ryby. Co automatycznie dałoby nam informację, że te osoby, które, czyli wegetarianie czy peskatarianie, którzy spożywają ryby, mają większe spożycie kwasów omega-3. My natomiast wiemy o tym, że kwasy omega-3 mają działanie antynowotworowe, antyoksydacyjne, wspierające szeroko pojęte zdrowie naszego organizmu. Zatem nie możemy iść do daleko idących wniosków, opierając się tylko i wyłącznie na badaniach obserwacyjnych albo na badaniach ankietowych, ale oczywiście jest to wstęp później do badań na szerokich grupach. Jeżeli sobie również popatrzymy chociażby na pewne badania, które zostały przeprowadzone na szczurach, gdzie został podawany im czynnik, który miał stymulować wzrost rozwoju, miał stymulować ryzyko rozwoju nowotworów jelita grubego i porównano trzy rodzaje grup, czyli grupę szczurów, które spożywały czerwone mięso, białe mięso i grupę szczurów, które spożywały boczek. Co się okazało? Grupa szczurów, które spożywała boczek, wykazywała się dużo mniejszym ryzykiem rozwoju nowotwora jelita grubego. Zatem możemy wysunąć pewną tezę, która będzie nam głosiła o tym, że dieta boczkowa chroni przed rozwojem nowotwora jelita grubego. Czy nie byłoby cudnie, gdybyśmy wszyscy mogli żreć boczek i zmniejszyć ryzyko rozwoju nowotwora jelita grubego? Pewnie. Natomiast nie możemy pozwolić sobie na wysunięcie tak daleko idącej tezy. Przede wszystkim grupa badanych była animal-based, czyli na szczurach, nie na ludziach, więc nie możemy wyciągnąć takiej tezy. Po drugie, musielibyśmy pewnie przeprowadzić nieco więcej badań, które by potwierdziły te fakty. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy sobie dalej na wiele modeli badań przeprowadzonych na zwierzętach, jest naprawdę wiele kontrowersji, które realnie pokazują, że mięso lub spożycie produktów mięsnych, szczególnie w kontekście spożycia czerwonego mięsa, bo jakby ta pula nas interesuje na ten moment, nie jest skorelowana ze wzrostem ryzyka rozwoju nowotworów. Jeżeli weźmiemy kolejną porcję badań porównujących zachowanie naszego organizmu w oparciu o animal-based diet protein i plant protein diet, będziemy mieli również bardzo ciekawe obserwacje. Co się okazało? Badacze mieli na celu zweryfikowanie, jak poszczególne białka dostarczone z różnych źródeł, czyli albo roślinnych, albo zwierzęcych, wpływają na indukowanie stanów zapalnych w naszym ciele. Wzięli podecane takie elementy jak interleukina 6, jak TNF-alfa, jak TGF-beta-1, która jest realnie proteiną wspierającą działanie naszego układu immunologicznego, oraz kalprotektynę, czyli białko, które silnie rozszczelnia nasze jelita, wpływając negatywnie na działanie GALT, czyli układu immunologicznego, który działa stricte w ścianie jelita. Zatem, co się okazało? Że w przypadku obu diet nie doszło do wzrostu stężenia interleukiny 6 czy TNF-alfa. Natomiast dieta oparta o białka ze źródeł zwierzęcych zwiększyła stężenie TGF-beta-1, czyli proteiny stymulującej działanie naszego układu immunologicznego. Natomiast dieta oparta o białka roślinne istotnie zwiększyła stężenie kalprotektyny, która działa negatywnie w obrębie naszych jelit. Zatem mamy jasną informację, że jeżeli mówimy o stanach zapalnych w obrębie jelit, dostarczanie białek ze źródeł roślinnych może działać negatywnie na wyściółkę naszego jelita, stymulując procesy zapalne. Więc jeżeli weźmiemy sobie pacjentów, którzy na przykład są SIBO-wcami, mają intolerancję histaminy albo szeroko pojęte stany zapalne, moment, w którym dostarczamy białka pochodzenia roślinnego, czyli głównie z roślin strączkowych, takich jak białko grochu, jak soczewica, cieciorka, ponieważ akurat te rośliny zawierają największą ilość białka, dostajemy informację o tym, że możemy indukować stany zapalne działające w jelicie grubym. Co więcej,
Jeżeli popatrzymy sobie na badania opublikowane w 2019 roku, które obejmowało 12 innych badań obejmujących 54 tysiące uczestników, wykazały, że spożywanie, słowo klucz, nieprzetworzonego czerwonego mięsa ma bardzo niski lub znikomy wpływ na rozwój ryzyka nowotworów. Zatem, idąc dalej, jeżeli popatrzymy sobie na wiele rzeczy, które są kontrowersyjne bądź stawiają znak zapytania w kontekście stosowania diety carnivore bądź diety animal based, możemy wymienić takie jak chociażby dna moczanowa. Natomiast jeżeli realnie popatrzymy sobie na zależności i nawet na badania naukowe, to mamy bardzo prostą odpowiedź, że dużo większe ryzyko rozwoju dny moczanowej wynika z tego, że mamy insulinooporność i nasza dieta jest bogata chociażby w przetworzone węglowodany lub wysoką zawartość syropu glukozowo-fruktozowego. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy dostarczamy tak naprawdę mięso, które jest źródłem puryn, nasze nerki bardzo szybko i bardzo sprawnie rozkładają puryny i się ich pozbywają w procesach metabolicznych. W przypadku, kiedy jednak jesteśmy insulinooporni, dodatkowo dołożymy do tego wszystkie rzeczy charakteryzujące dietę XXI wieku, czyli źródła przetworzone, wysokie spożycie węglowodanów prostych, wysokie spożycie syropu glukozowo-fruktozowego, dostajemy połączenie, które realnie wpływa na wysoki rozwój dny moczanowej. Dołóżmy do tego weekendowe piwko, albo weekendowe whisky, albo weekendową wódkę i mamy bardzo proste połączenie tego, aby doprowadzić do rozwoju dny moczanowej. Dalej, kolejnym argumentem, który bardzo często pojawia się w przypadku diet wysokobiałkowych, umówmy się, dieta, która opiera się głównie na spożyciu mięsa bądź produktów odzwierzęcych, automatycznie kwalifikuje się do diet wysokobiałkowych. Więc w przypadku takich diet pojawia się pytanie, no dobra, co z nerkami? Nic, spokojnie. Jeżeli popatrzymy sobie na badania naukowe, tutaj możemy spokojnie odwołać się chociażby do Brada Schoenfelda, z którym miałem przyjemność nagrać podcast, link tutaj, więc jeżeli popatrzymy sobie na te badania, wiemy, że spożycie nawet 2, 3 do 4 gram białka na kilogram masy ciała realnie w przypadku osób zdrowych, zaznaczam zdrowych, czyli nie u osób, które mają już zaburzenia nerkowe bądź należą do grupy ryzyka, nie powoduje żadnych zaburzeń zdrowotnych. Więc znowu, jeżeli popatrzymy sobie na sam kontekst diety karniwora i porównania do diety keto, tutaj pojawia się pewien ważny element. W przypadku animal-based diet możemy spokojnie włączyć ją do grup diety bazujących na tym, co się dzieje w ketozie, w stanie ketozy. Natomiast nie zawsze, z prostej przyczyny, bo jeżeli będziemy opierali się o wysokie spożycie białka, na przykład 3 do 1 względem tłuszczy, czyli na przykład na 100-kilogramowego osobnika, 300 gram białka, 100 gram tłuszczy, to raczej w stanie ketozy będziemy bywać, niż będziemy stale, tak? Więc to są takie podstawowe rzeczy, które się pojawiają w kontekście szeroko pojętego zdrowia. Oczywiście, znowu pojawia się główny element i pytanie, no dobra, ale co z chorobami sercowo-naczyniowymi? Znowu wracamy, że tak naprawdę to właśnie okazja czyni złodzieja i nie znamy wszystkich czynników wpływających na rozwój takiego ryzyka. Tak? Dlatego to badanie, o którym wspomniałem wcześniej, obejmujące prawie 54 tysiące uczestników, jasno pokazało, że w momencie, kiedy bazujemy na nieprzetworzonym mięsie czerwonym, wzrost ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych jest również bardzo, bardzo niski. Jedną z diet, która jest uznawana za najbardziej zdrową, bądź tą, która jest skorelowana z najdłuższym czasem naszego życia, jest dieta, na której opierają się mieszkańcy Okinawy, czyli jednej z wysp Japonii. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na sam kontekst i na badania, które opisują na czym mieszkańcy Okinawy się opierali, to okazuje się, że wbrew mieszkańcom Japonii, Okinawa charakteryzowała się wysokim spożyciem mięsa, ponieważ nie została tak mocno dotknięta buddyzmem, jak pozostała część Japonii. Zatem, jeżeli nagle dostajemy informację o tym, że jedna z najzdrowszych diet na świecie, bądź ludzi, którzy charakteryzują się najdłuższym czasem życia, jest oparta o wysokie spożycie produktów odzwierzęcych, to chyba daje nam do myślenia. Dlatego bardzo istotne jest znalezienie i zweryfikowanie informacji, na których się opieramy. Absolutnie nie uważam, że w wielu wypadkach ograniczanie spożycia warzyw bądź obwinianie warzyw za powstawanie chorób XXI wieku ma sens. Wręcz przeciwnie. Dalej będę podpierał się tym, że dieta śródziemnomorska będzie i ma najwięcej sensu i jest jedną z najlepiej ułożonych i jednym z najlepiej ułożonych schematów żywieniowych. Natomiast realnie
Czy jesteśmy w stanie zbudować schemat animal-based oparty o dietę śródziemnomorską? Absolutnie. Czy to będzie schemat carnivore? W pewnym sensie tak, w zależności od tego, na jakim schemacie diety carnivora będziemy pracować. Jeżeli będziemy pracować w oparciu o spożycie krewetek, owoców morza, jeżeli będziemy pracować na diecie opartej o spożycie ryb, o rotacyjne spożycie białego mięsa oraz czerwonego mięsa, nagle okaże się, że ta dieta jest dosyć mocno skorelowana z tym, co się dzieje w diecie śródziemnomorskiej, a nawet z tym, co się dzieje na przykład na Sardynii. Więc znowu, jeżeli popatrzymy sobie na badania naukowe, okazuje się, że jednym z rodzajów diet, który ma największy wpływ na to, aby nie dochodziło do skrócenia telomerów, czyli tak naprawdę tego, co charakteryzuje zmniejszenie czy skrócenie czasu trwania naszego życia, okazuje się, że dieta, która jest oparta o wysokie spożycie białka i jest dietą animal-based, będzie miała największy wpływ na to, aby telomery się nie skrócały, a wręcz nawet się wydłużały. Więc pojawia się pytanie, czy faktycznie moment, w którym mówimy o dietach wysokobiałkowych, o dietach animal-based, nie będzie świadczył, nie będzie pokazywał tego, że może mieć ona charakterystykę jednej z tych, które będą najlepiej bądź najbardziej pozytywnie wpływały na nasze zdrowie i nasze samopoczucie. Co ciekawe, jeżeli porównamy sobie nawet sam kontekst płodności, to wegetarianie bądź osoby niespożywające mięsa zdecydowanie mają mniejszą koncentrację plemników w nasieniu, mają mniejszą ilość produkowanego nasienia i dużo częściej dochodzi do zaburzenia jakości spermy niż chociażby w przypadku osób spożywających dietę wysokobiałkową opartą o spożycie produktów odzwierzęcych. Więc mamy bardzo dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o taki rodzaj diety, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w porównaniu diety karnivora i diety wegetariańskiej i absolutnie nie chciałbym, żebyśmy w trakcie naszych dyskusji mówili o tym, że coś jest lepsze lub coś jest bardziej wartościowe. Nie, jak najbardziej. Jeżeli zastosowanie diety wegetariańskiej, diety wegańskiej przyniosło Tobie poprawienie wyników zdrowotnych, fenomenalnie. Prawdopodobnie dlatego, że wykluczyłeś większość rzeczy przetworzonych, że wykluczyłeś syf, który do tej pory pojawił się w Twojej diecie. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na wiele konstruktów diety wegetariańskiej bądź diety wegańskiej, okazuje się, że ludzie bazują mimo wszystko na produktach przetworzonych, bazując chociażby na wegańskim odpowiedniku mięsa, tak? Przy czym w momencie, kiedy odpalamy sobie, czytamy sobie skład takiego produktu, okazuje się, że skład jest bardzo szeroki, zastosowane multum konserwantów, które będą wymagane po to, aby utrzymać jakość i smak danego produktu, a kiedy odpalamy produkt mięsny, okazuje się, że mamy mięso, ewentualnie mięso i sól. Dlatego bardzo istotne jest zrozumienie jednej rzeczy, że bez względu na to, czy będziemy mówić o diecie wege, czy będziemy mówić o diecie mięsnej, słowo przetworzony będzie generowało to, czy dany schemat będzie dobry, czy będzie zły. Dlatego nie możemy jednoznacznie zamykać się w absolutnie żadnej filozofii i nie możemy mówić, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Znaczy, możemy, po części, absolutnie możemy, ponieważ opierając się na postawionych tezach naukowych będziemy widzieli, co się dzieje i będziemy wyciągali z tego wnioski. Natomiast bardzo mocno musimy weryfikować tezy, na których pracujemy, z prostej przyczyny, bo nie znamy bardzo często historii tego, co się dzieje, nie znamy historii ludzi, którzy biorą udział w ankietach, i nie wiemy, czy należą do grupy A, czyli czy są palaczami i spożywają wysoką ilość mięsa, tak? Jakiego rodzaju mięso czerwone spożywają? Czy tak jak wspomniałem wcześniej, jest to burger z McDonalda, no rzucimy do tego fajkę, dorzucimy do tego weekendowe picie alkoholu albo większe picie alkoholu w trakcie tygodnia i nagle okazuje się, że należą do grupy ryzyka związanej z chociażby nowotworami czy chorobami sercowo-naczyniowymi. No tak, wow, bo są grubi, bo chleją i bo jedzą gówno. Nie ma tu żadnej filozofii. Tak? Więc jeżeli mówimy sobie o schemacie diety karniwora, opieramy się o bardzo podstawowe rzeczy. Przede wszystkim nisko przetworzona dieta, opieranie się o jak najlepszej jakości produktach, budowanie tego na jak najlepszej jakości mięsa, wybranie mięsa, które wcale nie jest tłuste, wbrew pozorom, szczególnie dlatego, że to jest dieta animal-based, ma się opierać o wysokim spożyciu białka, natomiast niekoniecznie musi się opierać o wysokie spożycie tłuszczy trans. Warto zastanowić się chociażby nad tym elementem omega-3, który pojawił się w kontekście badań, i opieranie się o jakościowe produkty. Więc w momencie, kiedy rozmawiamy i w momencie, kiedy ja mówię swoją opinię, uważam, że żadna dieta, która obejmuje wykluczenie syfu, przetworzonego żarcia i tego, co realnie jest skorelowane z rozwojem chorób charakteryzujących XXI wiek, czy dietę zachodnią, czyli choroby CVD, czy otyłość, czy cukrzyca, czy zaburzenia zdrowotne związane z samymi zaburzeniami metabolicznymi, nie jest zła, bez względu na to, czy będzie to dieta omnivora, czyli będzie to spożywanie warzyw, będzie to spożywanie owoców, mięsa i węglowodanów, na przykład w charakterystyce diety śródziemnomorskiej, czy będzie to dieta carnivora animal-based,
czy będzie to dieta wege, czyli plant protein based. Tak naprawdę to okazja czyni złodzieja i tak naprawdę to, co robimy z naszym stylem życia, będzie charakteryzowało, jak dany schemat będzie wpływał na nasze długoterminowe zdrowie. Podsumowując mój przydługi wywód naukowy, częściowo naukowy, może trochę bardziej bełkot naukowy, możemy mówić o tym, że każdy element diety będzie dobrym lub złym konstruktem, w zależności od tego, na czym będziemy się opierać. I absolutnie nie chciałbym, żebyśmy mówili o diecie karniwora w kontekście spożywania przetworzonego czerwonego mięsa, jedzenia konserw, jedzenia rzeczy moczonych w solankach, czy rzeczy, które są maksymalnie przetworzone. Nie. Dobrze skonstruowany animal-based diet, czy dieta karniwora, będzie opierała się o mięso dobrej jakości i o niskim przetworzeniu. W idealnym świecie byłoby to na przykład wołowina grass-fed, która jest hodowana w miejscu zerowego śladu węglowego. Natomiast w idealnym świecie ta wołowina kosztowałaby 60 zł za kilogram. W nieidealnym świecie ona kosztuje około 200 zł za kilogram. Więc realnie wybór produktów carnivore, które są dobrej jakości, szczególnie w Polsce, jest dosyć wymagający. Mam olbrzymi przywilej mieszkania na granicy z Niemcami, gdzie po prostu same steki, które chociażby są grass-fed, kosztują około 60 zł za kilogram, co mi bardzo mocno ułatwia sprawę. Jeżeli chodzi o samą rotacyjność schematu, ja uwielbiam pracować w schemacie, w którym kiedy spożywam mięso tłuste, następny posiłek opiera się o mięso chude. Jeżeli spożywam mięso chude, to automatycznie zwiększam spożycie mięsa tłustego. Po to, aby dieta rotacyjna była oparta o to, co jakościowo dobre i uzupełniała wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne, w zależności od tego, jakich makro pilnuję i w zależności od tego, jaki jest cel mojej pracy. Na dzień dzisiejszy to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku CarniVlog.